Szanowni Państwo, chcę się do Was zwrócić za pośrednictwem właśnie tej drogi elektronicznej z wielkim podziękowaniem za oddanie 1% na Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej za rok 2015. Zebraliśmy przeszło 500 tysięcy. Dokładne rozliczenie jest na naszej stronie internetowej. Gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać, serdecznie zapraszam www.caritas.zgora.pl. Natomiast też chcę się zwrócić do Państwa z wielkim apelem i prośbą o to, żeby wziąć udział w kolejnej akcji promocyjnej tego dzieła. Oddania 1% podatku na Caritas naszej diecezji, w tym haśle 1% podatku, 100% serca. Rzeczywiście pomagamy ludziom najbardziej potrzebującym, zarówno i dzieciom, i młodzieży, i dorosłym. To są magazyny rzeczowo-żywnościowe w Gorzowie, w Zielonej Górze, gdzie przychodzą ludzie i otrzymują podstawowe rzeczy do funkcjonowania higieniczne i żywnościowe. To jest też wsparcie placówek dziennych, to są też darmowe konta, które udostępniamy dla ludzi, żeby sobie zbierali pieniądze na leczenie, na rehabilitację, później to refundujemy. To jest też pomoc dla Centrum Wolontariatu, żeby dzieciaki i młodzież mogły fajnie funkcjonować w tej przestrzeni pomocowej. Serdecznie do tego zapraszam i o to proszę, bo dzięki temu możemy z tego 1% podatku wielu ludziom pomagać bezinteresownie i też rzeczywiście ludziom najbardziej potrzebującym. Bardzo wielkie dzięki.